Myśmy jako komisja w dniu 24 października odrzucili wniosek pana Semli, żeby zwołać dodatkowe posiedzenie dwóch komisji. Co ciekawego, panie wójcie, protokół tej komisji nie istnieje. 24 października było posiedzenie Komisji Unii Europejskiej. Na ostatnim posiedzeniu okazało się, że nikt tego nie protokołował. Ciekawe, że referat organizacyjny protokołując tak rzetelnie komisję nie protokołuje wszystkich komisji. Tego już nie jesteśmy w stanie sprawdzić. Dzisiaj wystąpiłem o nadanie z tego państwa, że jest już na tym podziemnika, skoro nie ma protokołu. Powinno być nadanie, żebyśmy mogli taką protokołu przyjąć. To są pewne przykładowe sytuacje, tego jest więcej. Uważam, że nasza Rada pracuje właśnie w dziwnym trybie ostatnio i myślę, że powinniśmy wypracować mechanizmy weryfikacji. To nie jest tak, szanowni państwo, że jeżeli 11 radnych przyjmie przez głosowanie coś, co nie miało miejsca, a odrzuci coś, co miało miejsce, że to jest prawidłowe. Ślubowaliśmy na tej sali, że będziemy rzetelnie i uczciwie spełniać nasz mandat. Ja uważam, że jeżeli radni w głosowaniu odrzucają wnioski, które są zgodne z prawdą, a przyjmują zapisy niezgodne z prawdą, postępują nierzetelnie i nieuczciwie. I uważam, że takie przypadki w Radzie Gminy Jasienica miały miejsce. Ostatnio to się znacznie poprawiło. Myślę, że również dzięki temu, że te rzeczy zostały nagłośnione, że o tym zaczynamy mówić głośno i w tej chwili na przykład ostatni protokół z komisji był już w zupełnie innej formie napisany i myślę, że to jest dobry kierunek, który... Ale podtrzymuję wszystko, co powiedziałem. I proszę jeszcze raz pana przewodniczącego, jest pan naszym przewodniczącym, i to jest pana rola, aby podjąć wszystkie działania, aby wyjaśnić tę kwestię. Jeżeli ja składam taki wniosek, myślę, że pana powinnością jest taki przyjąć i zrobić wszystko, żeby te sprawy wyjaśnić i wytłumaczyć i przedstawić realny obraz sytuacji. Proponuję, aby to zrobiła komisja rewizyjna. Mam nadzieję, że jesteśmy w stanie te sprawy załatwić we własnym gronie. Że nie będziemy musieli zwracać się do innych organów o to, żeby sprawdziły, czy nasza Rada pracuje w sposób praworządny. Taką cały czas mam nadzieję. Dziękuję. Uważałem go zawsze i uważam za człowieka prawego. Natomiast to, co w tej chwili pan radny tutaj wypowiada, to uważam, że należy to zrobić. Szanowny panie, myślę, że wszystkie musi pan kiwać głową. Bo ja wiem, co pan myśli. Mogę powiedzieć więcej. Ale nie tu i nie teraz. Myślę, że przyjdzie na to czas. Myślę, że wszystkie pana wnioski, które zostały do mnie skierowane, zostały przyjęte. Jeżeli ma pan problem z którymiś, które nie zostały przyjęte, to dziwię się, że ma pan maila, ma pan telefon, występuje pan tutaj z tym na sesji rady. Ja tyle dziękuję panu, chcę zabrać głos. Ja myślę, szanowni państwo, że tak powiedziałem, jest okres przed Wielkanocą i jest mi smutno, że dożyłem po 14 latach takiej sytuacji w naszym samorządzie. I tylko tyle mogę powiedzieć, bo pan doskonale tę prawdę zna, jaka jest. Próbuje pan za wszelką cenę tę prawdę zmieniać. To się już odbywało na różnych głośnikach. Ja chcę powiedzieć, że nie mam czasu na to, aby weryfikować i śledzić, co kto napisze anonimowo, bo nie ma się odwagi podpisać, co kto na jakim nośniku przedstawił. No bo tylko nic innego nie robił, tylko siedział i sprawdzał, kto jakiego maila prześle, a mamy ponad 21 tysięcy mieszkańców, to odejmując połowę, to jakby 10 tysięcy ludzi pisało, to myślę, że wójtów w gminie byłoby trzeba mieć, nie wiem,
kilkudziesięciu, którzy by odpisywali tylko na ciekawostki anonimowe. I tak wygląda na dzień dzisiejszy ta sytuacja, którą próbuje się poprzez przedstawianie, że ktoś napisał i czy to jest prawda, bo tej odwagi czasem brakuje stanąć w twarzy. I tu Pana cenię, że Pan zdobył się na odwagę, na bohaterstwo z Pana punktu widzenia, bo wydaje mi się, że takie przedstawianie sytuacji, że coś jest niezgodne, że ja powiedziałem, że jest sfałszowany protokół, Pan przedstawił, że jest nierzetelny i tak dalej, to może ja to spłaszczyłem, tą moją wypowiedź i nie przytoczyłem dosłownie trzech czy czterech kwestii, które się zajęły, czy wchodzą w to słowo. Ale myślę, że tak jak Pan Przewodniczący powiedział, czas zweryfikuje pewne postawy, pewne sytuacje. My nie mamy tu nic tajnego, według mojej oceny nic niezgodnego. Pracujemy w tym samorządzie dla dobra tych mieszkańców i nie jest tak, że Pan jest jednym sprawiedliwym, a reszta to robi jakąś złą atmosferę, a Pan by ją chciał naprawić, bo chcę Panu przypomnieć, że takich wystąpień, jak jestem tu cztery kadencje, to jeszcze nie miałem możliwości wysłuchać, jak słucham to z Pana czasem wystąpienia. I to jest dla mnie lekcja, za którą Panu dziękuję, bo ja wchodzę w to życie coraz dalej. Myślę, że jeszcze mi troszkę zostało, jak mi pozwoli Pan Boczek jeszcze trochę pożyć. I na pewno będę to życie kontynuował i prowadził różne inicjatywy, różne działania. I to jest też mi potrzebne, żeby mieć świadomość, że czasem czarne i białe nie musi tak być, bo można to jeszcze inaczej przedstawić. I to bardzo dziękuję, bo to jest lekcja. Że czasem człowiek nie wpadł na to, że jeszcze można coś powiedzieć, a można. I za to Panu tylko dziękuję. Kierujmy się dobrem mieszkańców, kierujmy się przysięgą i nie przytaczajmy przysięgi, żeby wzbudzić zaufanie, tylko realizujmy to w czynach. Dziękuję Panu Tymroczko. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, ja skierowałem konkretne wnioski, konkretne propozycje. Proszę o decyzję, o to, żeby odpowiednie komisje Rady Gminy zajęły się tematem, który Panu przedstawiłem. Nie rozumiem wystąpienia Pana Wójta, który mówił o anonimach, mówił jakiś maila. To nie jest chyba temat tego zapytania. Ja nie wiem, o czym Pan mówi zupełnie. Nie będę się do tego zupełnie odnosił. To jest kwestia jakby Pana wypowiedzi, wolnej wypowiedzi, powiedział Pan, co Pan uważał. Ja tego nie rozumiem. Natomiast powtarzam jeszcze raz, Panie Przewodniczący. Po pierwsze, proszę o wyjaśnienie, dlaczego uzyskałem taką odpowiedź, że kodeks pracy decyduje o tym, czy nagranie jest prawowite, czy nieprawowite. Ale ja wiem, o czym Pan pytał, Panie Radny. Pan już któryś raz zadaje mi to pytanie. Ale uzyskałem, a nie rozumiem. Ja odpisałem na to, Pan doskonale uzyskał odpowiedź. To, że Pana ta odpowiedź nie satysfakcjonuje, no bardzo mi przykro, ale ja nie jestem pracodawcą dla referatu żadnego w tym urzędzie. Dlatego wszystkie sprawy muszą tutaj być przez wójta, ponieważ on wójt jest pracodawcą za referatem. Proszę o udzielenie informacji, czy sposób wykonania z posiedzenia Komisji Rady Gminy przed przyjęciem protokołu jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Pan odpowiada. Wszelkie sprawy z zakresu prawa pracy pracowników Urzędu Gminy Jasienica leżą w gestii pracodawcy, czyli wójta Gminy Jasienica. Jeżeli Pan uważa, że to jest prawidłowa odpowiedź na takie pytanie, to ja już nie mam. Dziękuję.